Z nami Kamil Łaszczyk, kilka chwil po wygranej walce. Oceń to starcie ze swojej perspektywy. Najważniejsze, że wygrane, to jest jedno. Drugie to jest to, że no za bardzo chciałem, tak? Nie boksowałem dawno z nikim takim lepszym, tak naprawdę. Czułem, że byłem lepszy, że każdą rundę wygrywam. No ale za mocno, tak jak ty mówisz, za mocno chciałem uderzyć, a nic nie było tego takiej kombinacji, złapać takiego luzu. No złapałem go kilka razy, no czułem, że go złapałem. No ale brakowało to właśnie przejść, bo mnie tam trzymał, brakowało przejść i próbowałem tam zadawać tych ciosów. Twardy zawodnik, fajnie, że przyjechał tutaj nie tylko po wypłatę, tylko żeby wygrać. Mam nadzieję, że będę coraz częściej boksował z takimi lepszymi zawodnikami. Brzmisz trochę tak, jakbyś nie do końca był zadowolony ze swojego występu. No nie, jestem inaczej. Jestem zadowolony, bo jest wygrana, tak? No ale ja jak mam mierzyć wysoko, to muszę walczyć jeszcze lepiej, mądrzej. W niektórych momentach też padałem. Brakowało tego dystansu skrócenia nogami, za co zostałem opieprz przy narożniku. W niektórych momentach, wiadomo, ja tam lubię opuścić te ręce. Jak czuję, że zawodnik jest wolniejszy, no to opuszczam te ręce, tak? Boksuję dużo na refleksie, więc fajnie, że walka wygrana. Jest dużo rzeczy do poprawy na pewno. Wiadomo, to był zawodnik, który umiał boksować, bo boksował mistrzostwo Europy, więc umiał boksować. No ale jak mam boksować z najlepszymi, to muszę ciężko zapierdalać. Jak się, Kamil, czułeś w ringu? Bo tak naprawdę to był twój pierwszy poważny pojedynek od 4 lat. Te wcześniejsze walki, no to nie byli tacy rywale pokroju chociażby właśnie Jegorowa. To prawda, czułem się dobrze. Myślę, że dałbym radę na pokój 12 normalnie przeboksować, tak? Czułem, że zawodnik był już zniechęcony, że naprawdę, że już nie chciał boksować ze mną, więc to dawało mi coraz większą motywację, żeby przyspieszać. No ale wiadomo, te nogi moje jeszcze nie są takie, jakbym chciał, czyli nie podchodzą tak blisko, jak powinny. No ale to jest przez to, że jak miałem długie też przerwy, nie boksowałem. W przeciągu tak naprawdę 4 lat stoczyłem 4 walki? 5 walk, no ale no to jest mało bardzo tak naprawdę, więc 4 lata, 5 walk to jest bardzo mało, więc mam nadzieję, że moja kariera ruszy, że będę boksował te 3 razy w roku i będę bardzo szczęśliwy. Powiedziałeś, że mierzysz wysoko. Jak duże są twoje ambicje? Czego sięgają? Ja chcę być mistrzem świata. Boksowałem z Farmerem, boksowałem z nim o młodzieżowego mistrza świata, wygrałem. On tak jak pan Mateusz Barek powiedział, zarabia w tym momencie miliony, po 4 miliony za walkę, jest mistrzem świata. Ja z nim wygrałem. Z wielką chęcią mógłbym z nim zaboksować. Nikt nie umie z nim boksować, taka jest prawda. Wiem, że dużo ludzi powie, że on się polepszył, tak? No ale ja widzę go tego samego zawodnika, z którym boksowałem parę lat temu, tak? Robi te same błędy, tak? Poprawił obronę, to prawda, przyznaję mu, że poprawił obronę. Ale tak naprawdę, no nikt nie umie z nim boksować, nie robi zwodów, tylko próbują się z nim bić. No ale z nim się nie można bić, jest świetny defensywnie, widzi dużo ciosów. Ja umiem boksować i tak, więc dlatego byłem bardzo ciężkim dla niego zawodnikiem, więc no walkę wygrałem jednogłośnie. W 7 rundzie już widziałem, że miał dość z boksowania ze mną. Wygrałem, więc jakby było 12 rund, to bym go albo i zajechał, albo po prostu wygrał z nim, bym po prostu mądrzej. A jak będzie wyglądała teraz twoja przyszłość promotorska? Jak na razie jestem wolnym zawodnikiem, na pewno będę rozmawiał tutaj z Mateuszem, rozmawiam też z innymi promotorami. Jestem na dzień dzisiejszy wolnym zawodnikiem, na dzień dzisiejszy jest mi z tego w jakiś sposób dobrze, no bo boksuję, tak? W tym roku stoczyłem 3 walki, wiadomo, 2 walki były tak naprawdę z ogórkami, no ale boksowałem, tak? Nie boksowałem, tylko wchodziłem do tego ringu, czułem tą adrenalinę, to co potrzebuje zawodnik tak naprawdę, więc no cieszę się, że dzisiaj był mocniejszy rywal, że Mateusz dał mi szansę, zaboksowałem tutaj, więc mam nadzieję, że będę boksował coraz częściej. Promotorem Farmera jest Eddie Hearn, tak? Tak. No to są inaczej. To ja tak powiem, że to jest dużo też czasami szczęścia w tym sporcie. Bo no inaczej nie widzę. Jakbym ja mieszkał w Stanach, to pewnie możliwe, żebym był mistrzem świata. Bo jakby pan Mariusz Kołodziej dalej bawił się w ten sport, no to bardzo możliwe, że byłbym. Boksowałbym, może nie wiem, czym był mistrzem świata. Ja w to wierzę, tak? Bo mój dziadek wtedy powiedział, że będę mistrzem świata, chociaż nie trenowałem boksu. Skoro wygrywałem i na amatorstwie, i na zawodowstwie, można powiedzieć, że okej, no teraz wtedy nie był mistrzem świata, tak? Boksowaliśmy młodzieżowego mistrza świata i wygrałem. To dlaczego nie mam wygrać boksując teraz z nim, albo z kim innym? Powiedziałeś, że Tevin Farmer twoim zdaniem nie zrobił progresu. To bym skłamał. Zrobię progres, ma lepszą obronę. Przyznaję, ma lepszą obronę, lepiej porusza się na nogach, to jest prawda. Ale nikt z nim boksuje. Jak jest u ciebie? Jak oceniasz swój progres? Czy się zatrzymałeś? Jak się nie boksuję, no to przepraszam, gdzie mamy robić sprawdziany? Na ulicy? Czy gdzie? No, na sparingach? Sparing to nie walka. Taka jest prawda. No, sparing to jest walka. Dzisiaj dostałem kilka okrzonów od Piotrka w narożniku i ja wiem, że to Piotrek miał dużą, wielką rację, że wpadałem, że nie, w niektórych momentach nie podchodziłem nogami. Że wpadałem za daleko dystansu, że no ja boksuję na długim, dużym rozkroku.
w 8 rundzie, dopiero tak mówię, dobra, spróbuję zrobić krótszy ten i próbuję bardziej podejść. No próbowałem, nie wychodziło to jeszcze, no ale wiadomo, to są właśnie no, to, że no, nie boksujesz się. Jakbym boksował częściej, no to byłoby na pewno lepiej. No właśnie, co zrobić, żeby boksował częściej, bo gdybyś chciał dostać tę walkę z Farmerem czy z jakimkolwiek innym mistrzem świata, to trzeba tych walk kilka zrobić, wskoczyć do rankingu przede wszystkim. Na pewno, ale jakbym dostał takie wyzwanie, to ja nie jestem takim zawodnikiem, że powiedziałbym nie. Były propozycje walk, ja je brałem, tak jeszcze jak byłem u pana Andrzeja Waśniewskiego, dlaczego o mnie chodziło, no. Nie będziemy do tego wracać, ja już o tym zapominam i chcę iść do przodu. Wierzę w to, że światełko jeszcze mi zaświeci i że będę mógł boksować o najwyższe role. Czy jeszcze takich promotorskich jakichś kroków, decyzji nie podjąłeś? No bo wchodzi mi o to, że to jest jednak niezbędne, żeby stoczyć te kilka walk i skoczyć do rankingu, żeby boksować o Mistrzostwo Świata. No tak, no albo można po prostu pojechać na, jak się mówi, na pożarcie lwa, czyli do kogoś i... Ja się nie boję, tak? Nigdy się nie bałem, nie byłem z takich zawodników. Pamiętam moje pierwsze walki amatorskie, miałem na przykład 8 walkę, mógł sobie pojechać do Niemiec i to był taki mój taki przełom, gdzie no, moja psychika powiedziała mi, że no, kurno, zaczął wygrać z każdym. Boksowałem wtedy, miałem 8 walk, zawodnik był mistrzem Niemiec, pamiętam, to moi trenerzy nie powiedzieli mi to, że był mistrz Niemiec. I tak się bali, Mariusz Cieszak i Grzegorz Strokalia bali się, żebym wystartował, żebym z nim zaboksował. No ja wszedłem, wpuścili mnie do tej walki, szedłem i chłopak zakautowałem i wtedy trenerzy mi powiedzieli, Kamil, on miał oczywiście dwie walki, to był mistrz Niemiec. Ja sobie wtedy powiedziałem, że kurde, no, mogę wygrać z każdym, to nie jest wcale tak, że zawodnik zawodnikiem nie jest równy i to przyznaję, trzeba umieć się dopasować dużo do zawodnika, tak? Jeżeli zawodnik jest, ma świetne nogi, no to trzeba próbować go skrócić ten dystans, tak? Jakoś, tak? Jeżeli ma dobry półdystans, no to po co się wbić z nim półdystansie, lepiej boksować do tyłu, tak? Więc ja umiem boksować tak i tak, dlatego no, myślę, że jestem jednym z najbardziej, no, z jednych niewygodnych zawodników. Dlaczego nie dostaję takiej propozycji walk z Europy? Może się mnie boją? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ty zawsze byłeś uważany za wielki talent. Ja pamiętam ciebie jeszcze takie walki dla Fundacji Darka Michalczewskiego. Chyba z 15 lat sobie miałeś. Na ile jest tobie jeszcze takiej wiary, że to wszystko wróci na dobry tor? Nie ukrywam, że miałem taki moment w swoim życiu, że chciałem to brzydko pieprząć i powiedzieć sobie, że idę do pracy. No ale tak szczerze, ja umiem to robić najlepiej. To jest coś, co no, kocham tak naprawdę. Uwielbiam wchodzić do ringu, uwielbiam czytą adrenalinę. Wiadomo, wiesz, że to jest ciężki kawał pracy, że to jest naprawdę dużo rzeczy w swoim życiu. No ale no, poświęciłem się w młodym wieku, moi koledzy chodzili na imprezy, bawili się, ja siedziałem na sali, więc myślę, że to był mój dobry punkt i że dobrze to że zrobiłem, że trenowałem ciężko, no bo mam efekty, wygrywałem z mistrzami Europy, mistrzami świata na amatorstwie. No i tak jak mówię, w zawodowstwie też mam jednego mistrza świata na dzień dzisiejszy, który już 4 razy obronił tytuł, więc... A ten farmer tak siedzi cały czas w swojej głowie, bo jak słyszę, siedzi, wszyscy no bo... mówią o terminie farmerze, tak jak siedziało... w przypadku Krzyszka Zimnocha o Wilderze, nie? I to jest cały czas taki... Tak, wiadomo, oni boksowali na amatorstwie, ja boksowałem z nim na zawodowstwie, to by ja boksowałem z nim 8 rund, ja po prostu, gdyby pan Mariusz Kołodziej dalej się to bawił, myślę, żebym był tym mistrzem świata, no bo ja po prostu, ja w to wierzę, mój dziadek świętej pamięci też... To jest taki, inaczej, nie ujmuję nic, wiem, że to świetny zawodnik, umie naprawdę bardzo dobrze boksować, ma świetną obronę, no, naprawdę ma świetnie chodzi na nogach, no ale to po prostu też życie trzeba mieć trochę szczęścia. Teraz co, dłuższy odpoczynek? Tydzień czasu, bo ja kiedyś robiłem takie, że no, wracałem po 2-3 dniach do treningów, tak? To była moja największa głupota, gdzie byłem przetrenowany. Niby nie można być przetrenowany, a jednak można, tak? Więc tydzień, dwa tygodnie nie robię nic i wracam na salę po prostu ciężko trenować.